Konflikt udowopanewkowy. Czym jest i z czym się wiąże? Głównym problemem będzie zaburzenie biomechaniki w stawie biodrowym. Mam na myśli zaburzenie ruchu między panewką a głową kości udowej. Rezultatem często może być wytworzenie anatomicznych zmian, które będą przeszkadzać i powodować problem w ruchu toczenia się głowy względem panewki. Z jakimi dolegliwościami będzie zgłaszał się do nas pacjent? Do głównych dolegliwości należeć będą bóle z przodu biodra, bóle w pachwinie, bóle przy czynnościach wymagających rotacji wewnętrznej lub bóle podczas długotrwałego siedzenia, na przykład takie jak wysiadanie z auta, zakładanie nogi na nogę. Jak możemy potwierdzić, czy to faktycznie jest problem z obrąbkiem lub z konfliktem udowopanewkowym? Mamy na to trzy testy. Należą do nich test FADIR, test tylnego brzegu oraz test przedniego brzegu. Jeśli chodzi o test FADIR, wykonujemy go w następujący sposób. Wykonujemy ruch zgięcia w stawie biodrowym, następnie przywiedzenie i rotacja wewnętrzna. Jeśli test wywołuje objawy u pacjenta podobne do zgłaszanych przez niego, możemy podejrzewać, że jest problem z konfliktem udowopanewkowym. Jeśli chodzi o test tylnego brzegu i przedniego, w ramach tylnego brzegu robimy ruch do odwiedzenia i rotacji zewnętrznej. Test przedniego brzegu przebiega do rotacji wewnętrznej i przywiedzenia. Jeśli któryś z tych ruchów również odzwierciedla objawy pacjenta, potwierdza to naszą hipotezę. Niemniej jednak najskuteczniejszą metodą będzie diagnostyka obrazowa, m.in. RTG. Co możemy zrobić, jeśli faktycznie pacjent zgłasza się do nas z konfliktem udowopanewkowym? Do jednych z prostszych technik będą należeć techniki trakcyjne na staw biodrowy. Możemy je wykonywać w zgięciu i należą do nich m.in. ruchy w dół, jak i doboczne stawy biodrowego. Najlepiej nasze ręce zlokalizować w okolicach pachwiny i być jak najbliżej stawu biodrowego.